Spośród przeszło 2000 znanych na świecie gatunków węży, w Polsce występują zaledwie 4. Najpospolitszym i najczęściej spotykanym jest zaskroniec. Żyje on na obszarze całego kraju, przebywa w lasach liściastych i na łąkach, nad brzegami rzek i stawów, na moczarach. Ubarwienie zaskrońca jest zmienne, od stalowo-szarego do ciemno-brunatnego. Długość ciała okazalszych osobników dochodzi niejednokrotnie do 130 cm. Samica jest nieco większa, ale wyglądem swoim nie różni się w jakiś widoczny sposób od samca. Na wiosnę, w okresie godowym, zaskrońce żyją parami. Po 6 tygodniach od zapłodnienia samica składa jaja, najczęściej pod utwiejącymi liśćmi. Samica nie wysiaduje jaj i nie opiekuje się nimi. Jaja są pozlepiane, otoczka ich jest miękka, ponieważ nie zawiera wapnia. Okres wylęgu trwa do 10 tygodni. W przypadku częściowego wysychania otoczka jaj staje się twardsza i marszczy się. Przed momentem wylęgu wewnątrz jaja można zauważyć ruch. Wykluwający się zaskroniec wysuwa przez otwór głowę, chwilę odpoczywa i dopiero potem opuszcza jajo. Wykluwanie się zaskrońców w jednym gnieździe może trwać kilka dni. Małe zaskrońce mają od 12 do 15 cm długości. Są podobne do rodziców i od razu zdolne do samodzielnego życia. Kilka razy w ciągu roku zmienia się wierzchnia warstwa naskórka. Wąż staje się wtedy ociężały i nie pobiera pokarmu. Przezroczyste powieki mętnieją, wzrok staje się słabszy. Liniejący wąż szuka bezpiecznej kryjówki. Na kilka dni przed wylinką stary naskórek traci stopniowo kontakt ze skórą, rozluźnia się i wreszcie obumiera. W momencie wylinki wąż wypełza z ukrycia. Przy zrzucaniu popękanego naskórka pomaga sobie, przesuwając się między gałązkami lub kamieniami.
Za skroniec po zrzuceniu starego naskórka jest błyszczący i ma żywsze barwy. Przyjrzyjmy się teraz uważnie głowie zaskrońca. Jest ona pokryta dużymi łuskami. W tylnej części głowy, po bokach, występują dwie duże, półksiężycowate, żółte plamy z ciemnym brzeszkiem. Ciało zaskrońca pokryte jest romboidalnymi łuskami zmniejszającymi się w kierunku ogona. Na brzusznej stronie znajdują się szerokie łuski, które pomagają w pełzaniu. Widzieliśmy, że zaskroniec często wysuwa języczek i szybko cofa. Podniety węchowe u zaskrońca wyjątkowo nie przedostają się przez nozdrza, lecz przenoszone są do narządów węchowych za pomocą rozdwojonego na końcu języczka. Następnie w jamie gębowej z języczka przekazywane są do narządów węchowych i w niewielkiej części do jamy nosowej. Zwróćmy uwagę, że wąż wcale nie reaguje na dźwięk zawieszonego dzwonka. Wewnętrzny organ słuchowy zaskrońca jest w stanie szczątkowym. W tej chwili zaskroniec reaguje nie na dźwięk dzwonka, ale na drgania, które docierają do niego poprzez podłoże. Najsilniej jednak reaguje on na ruch. A oto jeszcze jedno doświadczenie, które potwierdza, że zaskroniec dostrzega tylko przedmioty będące w ruchu. Dlatego ofiarę swą atakuje dopiero wtedy, kiedy się ona poruszy. Zaskroniec może połykać zwierzę kilkakrotnie większe od jego głowy, gdyż dzięki specjalnej budowie ruchomych szczęk może szeroko otwierać paszczę. Liczne, ostre ząbki, haczykowato zagięte ku tyłowi, mocno trzymają schwytane zwierzę. Przesuwanie połkniętego zwierzęcia ułatwia wielka rozciągliwość narządów wewnętrznych. Ważną rolę spełnia też ruchliwość żeber i praca silnych mięśni. Do naturalnych wrogów węża należą różne ptaki, m.in. bocian. Spośród ssaków czasami atakują zaskrońca jeże. Najgroźniejszym jednak wrogiem jest człowiek, który myląc zaskrońca z jadowitą żmiją, tępi go bezmyślnie. Zapamiętajmy, jakie są zasadnicze różnice w wyglądzie zaskrońca i żmii, która jest wężem jadowitym. Głowa żmii jest mniejsza, wyraźnie trójkątna i pokryta o wiele mniejszymi łuskami. Żmija nie ma charakterystycznych żółtych plam u nasady głowy. Natomiast bardzo wyraźne jest przewężenie szyi. Wprawdzie można spotkać żmiję, podobnie jak zaskrońca, o różnym ubarwieniu, do czarnego włącznie, ale u żmii występuje na grzbiecie zygzakowata pręga, mniej lub bardziej widoczna. W ostatnich promieniach jesiennego słońca wygrza się zaskroniec przed zapadnięciem w sen zimowy. Zaskrońce zasypiają pojedynczo lub gromadnie. Szukają ciepłych kryjówek w lesie, w suchym podłożu, niedostępnym dla wrogów, a także w pobliżu zagród wiejskich, zaszywając się w sterty słomy, stogi siana czy kopce kartofli.
Zaskrońce należą do zwierząt chronionych. Gdy spotkamy zaskrońca, pozostawmy go w spokoju.